Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Właściwie z dyskusji i z wystąpień klubowych, w zasadzie z większości, nawet tych, które krytykowały przedłożony projekt, wynikało jedno, że wiele powinno się zmienić, albo że państwowe instytuty badawcze, albo w ogóle instytuty badawcze nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować. I zmiana, i mówienie dzisiaj o nadzorze, większym nadzorze państwa nad instytutami badawczymi, nie służy samemu nadzorowi. Służy temu, żeby dać nowy impuls i żeby państwo miało wpływ na to, co się dzieje w instytutach badawczych i żeby w instytutach badawczych była realizowana polityka państwa, lepszego funkcjonowania nauki, większej innowacyjności i wdrażania tej innowacyjności. A w tych zakresach jesteśmy w Europie na szarym końcu. Więc przyklaskiwanie temu, co się teraz dzieje i udawanie, że wszystko jest w porządku, to jest właśnie nie w porządku, panie profesorze. Dzisiaj musimy to zmienić. Projekt poselski jest projektem nieskończonym, niekompletnym. Czekamy na przedłożenie ministerialne, które pewnie w szerszy sposób rozwiąże sprawy instytutów badawczych tak, żeby one rzeczywiście realizowały potrzeby państwa i miały dobry wpływ na rozwój nauki i innowacyjności. Jedną ze ważnych, istotnych spraw są sprawy oczywiście personalne. Ważne jest, kto kieruje i jaką atmosferę buduje do działania instytutów badawczych. Instytuty badawcze nie mogą być państwem w państwie i na czele tego państwa nie może stać nieodwoływalny szef. Dlatego pytam, jaki wpływ będzie miał wedle nowej rządów ustawy minister właściwy na dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego i w jakim przypadku tego dyrektora będzie mógł odwołać. I przyłączam się do pytania, zarówno tutaj do wnioskodawcy, jak i do ministra, jaki właśnie będzie miała wpływ ta nowa ustawa, te zmiany na poprawę jakości funkcjonowania państwowych instytutów badawczych. Dziękuję bardzo.